Suwałki mają wicemistrza oraz brązowego medalistę Mistrzostw Europy Kadetów U16 i Młodzieżowców U21. Krążki dla suwalskiego klubu karate Kyokushin wywalczyli Aleksandra Rybacka i Piotr Barwicki. Dumny ze swoich podopiecznych Marek Krejpcio pełnił funkcję trenera kadry narodowej. Aleksandra Rybacka, ubiegłoroczna mistrzyni Europy, srebro zdobyła w kumite kadetek do 50 kg. Przyznaje, że podczas mistrzostw czuła na swoich barkach ciężar pokładanych w niej nadziei. Duży stres, czułam presję delikatną, wywieraną i chciałam się jakby z jak najlepszej strony pokazać. I chyba po części się udało. Na macie stoczyła 3 walki, z czego 2 wygrała bezdyskusyjnie przez jednogłośne wskazanie sędziów. Pierwszą walkę stoczyłam z Węgierką. W tej walce czułam się bardzo dobrze. Starałam się całą walkę prowadzić, dominować nad nią. Druga walka była bardzo podobna. Obie te przeciwniczki były ode mnie niższe, więc było jakby mi łatwiej z nimi walczyć. Też starałam się prowadzić tą walkę. Natomiast w finale przeciwniczka okazała się nieco lepsza od tych poprzednich i pokazała delikatną przewagę nade mną. 2 rundy finałowego pojedynku z zawodniczką z Litwy nie rozstrzygnęły o zwycięstwie. Była dodatkowa runda. W dogrywce walka również była wyrównana, lecz już pod koniec walki Litwinka pokazała delikatną przewagę nade mną. Jak się czuje wicemistrzyni Europy? A dziękuję, bardzo dobrze. Emocje już powoli opadają po zawodach. Do startu przygotowywaliśmy się przez 6 tygodni. I przez te 6 tygodni mieliśmy po 6 treningów w tygodniu i poranne bieganko 3 razy. Brąz dla suwalskiego klubu karate Kyokushin w kumite kadetów do 50 kg wywalczył nowicjusz Piotr Barwicki. Miałem szczęście na początku, bo przez wolny los przyszedłem do 8 i pierwszą walkę, jaką walczyłem z Węgrem i wygrałem poprzez wskazanie sędziów na mnie. I przyszedłem do 4 i w 4 walczyłem z Litwinem. Walka była dosyć wyrównana, ale no, okazał się lepszy ode mnie i właśnie został później też mistrzem Europy, więc... Ale też uważam, że to za sukces to, że zająłem to 3 miejsce, bo to pierwszy raz byłem na zawodach takiej rangi międzynarodowej. Podczas pojedynku znakomicie sobie poradził, a trafił na mocniejszego przeciwnika, mistrza Europy. Przegrał nie na punkty, a przez wskazanie sędziów. Na szczęście emocje, które były ogromne, go nie obezwładniły. No stres był, ale to już... Podczas walki to się zapomina o tym i to nie ma takiego znaczenia. Organizatorem mistrzostw była Polska Federacja Karate Shin Kyokushin i Kielecki Klub Sportowy Karate. W mistrzostwach wzięło udział ponad 330 zawodników z 23 państw. Okazało się, że do naszego kraju przyjechały ekipy bardzo dobrze przygotowane. Każdy medal na mistrzostwach Europy wyłowiony to jest medal, to jest ogromny sukces. Jednak to już jest ranga europejska i naprawdę się spotyka człowiek z zawodnikami najlepszymi często na świecie. W kadrze narodowej znalazło się 7 zawodników z Suwałk. Akurat taki, można powiedzieć, mały pech wszyscy mieli, że każdy z naszych zawodników pozostałych i pozostałych kadetów, czyli Aleksander Konikowski i Kacper Sawicki, jak też i młodzieżowcy, dwaj bracia Biłbaki i Michał Karpowicz, trafili wszystko na medalistów Mistrzostw Europy. Zdaniem trenera suwalscy karatecy mają szansę zawalczyć o medale podczas przyszłorocznych mistrzostw. A teraz? Wracamy na dojo, ćwiczymy ostro rok czasu, za rok wracamy, upominamy się o swoje.